Jedną z liczb, które spełniają nierówność, tę tutaj, jest to wielomian. Wielomianów w nowej podstawie programowej już nie ma, ale to zadanie można policzyć bez znajomości wielomianów, tak na dobrą sprawę. Wystarczy po kolei podstawiać sobie za x te wartości i ta, która będzie spełniała nierówność, ta jest rozwiązaniem. Zacznijmy od jedynki. Będziemy do wielomianu podstawiać jedyneczkę. Czyli mamy minus 1 do 5, dodać 1 do 3, minus 1 mniejszy od minus 2. Minus 1 do 5 to jest minus 1, dodać 1 minus 1 mniejszy od minus 2. Minus 1 plus 1 się skraca, mamy minus 1 mniejszy od minus 2. Czy minus 1 jest mniejszy od minus 2? Oczywiście, że nie. Na osi zobaczmy, tu jest 0, tu jest minus 1, tu jest minus 2, tu jest 1, tu jest 2. Minus 1 nie jest mniejszy od minus 2, gdyż jest bardziej na prawo, jest bardziej po prawej stronie. Czyli to odpada, bo to nie jest prawdziwe. Wstawiamy minus 1, czyli mamy minus 1 do 5, dodać minus 1 do 3, minus minus 1 mniejszy od minus 2. Tak, minus 1 do 5. Liczba ujemna do nieparzystej potęgi jest nadal liczbą ujemną, ale mamy jeszcze jednego minusa z przodu, czyli to będzie liczba dodatnia. Mamy tak jakby 6 minusów w sumie, czyli jest jedynka. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Dodać minus 1 do 3. Liczba ujemna do nieparzystej potęgi do 3 jest nadal ujemna, czyli tutaj mamy minus 1, a z przodu był plus, czyli plus minus 1, czyli to jest minus 1. Tutaj mamy minus minus 1, dwa minusy obok siebie dają plus, czyli plus 1 mniejszy od minus 2. 1 odjąć 1 się skraca. Wychodzi z tego 0 plus 1, czyli mamy 1 mniejszy od minus 2. Czy jedynka jest mniejsza od minus 2? Oczywiście nie, to jest sprzeczne, czyli B odpada. Jedziemy dalej, C. Odpowiedź C. Mamy tak. Minus 2 do potęgi 5, dodać 2 do potęgi 3, minus 2 mniejszy od minus 2. 2 do 5 to jest 32, ale minus z przodu, czyli minus 32. Dodać 2 do 3, czyli dodać 2, 8. Odjąć 2 mniejszy od minus 2. Minus 32 plus 8 to jest minus 24. Odjąć 2 ma być mniejszy od minus 2. Minus 24 odjąć minus 2 to jest minus 20. Minus 24 odjąć 2 to jest minus 26. I to ma być mniejszy od minus 2. To jest oczywiście prawdziwe. Dlaczego? Pokażmy na osi. Tu jest oś x, tu jest 0, tutaj będzie minus 1, tu będzie minus 2, tu będzie minus 10, a tutaj będzie gdzieś minus 26. Tak na oko, oczywiście tutaj jakby skala nie jest zachowana, ale ważne, że minus 26 jest bardziej na lewo od minus 2, czyli ta nierówność jest spełniona, minus 26 jest mniejsze od minus 2, odpowiedź C. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.